Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku. Mamy już po żniwach, tutaj tych małych, czyli jęczmiennych. Nadawali wielkie deszcze, a skończyło się jak zawsze. Ale dzisiaj wpadłem na pomysł przy poniedziałku, szpadelek. I będę porównywał trzy odmiany kukurydzy w tym roku. Naprawdę, jeśli chodzi o kukurydzę, mamy bardzo ładną, niezależnie która odmiana, wszystkie są, tak jak tutaj nawet widzicie, wszystkie są tak, jakby przy linijce odrysował, równe, nie ma żadnych przepałów, żadnych tutaj wzniesień, górek, tylko calutkie pole, nieważne jaka ziemia, czy trzecia, czy szósta, tam góra, całe piaski, wszędzie jest naprawdę piękna kukurydza. No i właśnie będę gdzieś w dwóch miejscach będę brał po dwie rośliny z każdej odmiany. Tutaj, gdzie opryskiwaczem nie dojechałem, to niestety, ale komosa rośnie sobie. Jak to wygląda nad moim tle? Ręka nie sięga do tutaj, do, żeby sięgnąć czubek. Także tutaj jesteśmy, pierwsza odmiana. Jest to odmiana Hulk. Wejdę gdzieś w głąb, wezmę tutaj w jednym miejscu. Potem się przejdę w ogóle w inny brzeg. Też wejdę gdzieś do środka, wezmę drugą roślinę. Aby tutaj przejść. No i gdzieś tutaj może jeszcze w głąb trochę i będziemy wykopywać. No i dobra, jedna już jest wykopana. Ale wam powiem, no naprawdę susza w tej kukurydzy. Tutaj o, kopiemy i wszystko się odwala, sucha ziemia. Naprawdę dostaliśmy tam 70 litrów maj, czerwiec. Na te dwa miesiące, no wiem, że niektórzy nie dostali w ogóle, tak, albo bardzo mało, ale jeśli chodzi o te dwa miesiące, to powinna być wody w opór, tak naprawdę, a tak to, no co, zapowiada się kolejny rok suszy, już powoli się zaczynają gdzieniegdzie jakieś tam liście żółte robić. No i co mnie martwi, może jeszcze tutaj na halku tak nie widać, ale na tych odmianach pionier, jak i mas, już zaczyna wyskakiwać wiecha. No i widziałem, tam już się pojawiają też kolby. No tutaj jeszcze na razie kolby nie ma, także może coś tam jeszcze podrośnie. No i dobra, dotargałem trochę bliżej domu Halka. Także tutaj jest tak. Jesteśmy już teraz przy pionierze 8834. Tutaj ogólnie bardzo słaba ziemia, owies rośnie, ale już powoli go składa, żółknie. No i tak samo już kukurydza ma niedobory, widać na samym dole. Akurat jak teraz kolba będzie wychodzić, jak nie popada, to może być nie za ciekawie, ale zobaczymy, pożyjemy. Tutaj, gdzie już jest wyższa kukurydza, to już widać. Powoli wyskakuje wiecha, jak i kolba. Tutaj mamy jeszcze, mówię, pokażę, słonecznik. Też naprawdę sporo ma tutaj masy w sobie. Także zobaczymy, już jakieś kapelusze powoli się tworzą. Dobra, wchodzimy i wykopujemy teraz pioniera. Tutaj mam, mówię, pokażę, akurat przy warzywniaku jest najlepiej wejść i po prostu zobrazować. Tak mówiłem, wiecha już tutaj wyskakuje. No i jakieś tam już o, powoli kolby wyskakują. W halku jeszcze tego nie widać, także myślę, że halk jeszcze podrośnie. Także wchodzę w środek i też dwie łodygi z korzeniami wyjmujemy. No i tutaj już dochodzę na ostatnie pole.
przy jęczmieniu jarym. Też zaczyna żółknąć. No i mamy tutaj pionierka, znaczy nie pionierka, tylko masa 23M. Mas 23M. No i tutaj też już na pojedynczych sztukach widać wiechę, więc tutaj też w najbliższym czasie już będzie się tworzyć też kolba, wychodzić. No i co, standardowo wchodzimy gdzieś w środeczek. Dla ciekawych to tak, jeśli chodzi o kukurydzę, trzy odmiany, nawożenie w każdej takie same, czyli 200 kg soli potasowej 60, 200 kg mocznika, obornik bydlęco-świński 30 ton i w podsiewacz poszło 110 kg polidapu, obsada 78 tysięcy nasion. Systemy korzeniowe się urywają, także systemu korzeniowego nie będę mierzył. Kurde, najgorzej jest ten poprzecznik przejść. Tutaj była taka mała, ale też już na wysokość ręki do góry wysokościowo też jest. Ładnie czyściutko w tym roku, no i tutaj tak samo. Trochę może tutaj lepsza ziemia jeszcze z brzega, to jakaś tam wilgoć jest, ale powiem wam, że strasznie głęboki system korzeniowy, no ale o tym porozmawiamy jak już, no tak jak mówiłem, już kolbki wychodzą i wiecha. No i dobra, mamy wszystkie trzy odmiany, po dwie łodygi z dwóch różnych miejsc. Tutaj odmiana Hulk. Popatrzcie, różnią się one systemem korzeniowym. Hulk wygląda tak. Pionier ma w ogóle inny, jakiś głębszy system korzeniowy. Wiadomo, one też się jeszcze urwały, te korzenie, bo by trzeba było tu na dwa sztychy kopać. No a tu na końcu mas 23M też się pourywało. Korzenie mniej więcej są na taką głębokość, jak było robione bezorkowcem, czyli 26 cm mniej więcej, plus minus. No i dobra, wstępnie tak widać na oko, że jeśli chodzi o wysokość, no są one na podobnym poziomie. Czekajcie, tam się nic nie zmienia. No i co mamy? Tu na 0. No i to nam pokazuje 2 m 60 cm. To jest właśnie akurat mas ma tyle. Pionier, jak jest tutaj położony, mniej więcej jednakowo. No i z ciekawości jeszcze hulka. Halka zmierzymy. Też mniej więcej tutaj. No samemu to ciężko tak jedną ręką, ale jakoś ogarniemy. Tu mamy mniej więcej na 0, takie plus minus, to jest tylko tak informacyjnie. No i też mamy 2,60, czyli taka wysokość mniej więcej na razie, z taką różnicą, że Hulk jeszcze na razie nie myśli, żeby wypuszczać wiechę, jak i kolbę. Pionier już się zdarza, że jest wiecha, jest kolba, no ale najwięcej jest w masie. Tu jest wiecha, tutaj już o, kolbeczka wychodzi, no i tutaj też mamy kolbeczkę. W masie mniej więcej, jak tak wszedłem w łan, wydawało się, że jest więcej takich pojedynczych kolb, natomiast w pionierze dużo jest podwójnych kolb. Ciekawe właśnie, jak to wyjdzie finalnie. A jeszcze co miałem zmierzyć, grubość. Plus minus mierzymy te 20 cm od brzega, jedna grubość 3 cm, tu 3,1, 3,2. Pionierek ma tutaj ma 2,9,
Tutaj mamy 2,8, czyli jest no minimalnie cieńszy. Teraz mierzymy halka. Halk. O, najgrubsza. 3,3. No i 3. 3,3 i 3. No też, no, mniej więcej porównywalnie wszystkie około 3 cm grubości, także nie są one może aż nadzwyczaj wysokie. No 2,5 metra, 2,60 też nie jest źle. Ale co mi się właśnie podoba, że w tym roku są grube łodygi. Wiadomo, roślina będzie cieńsza, dłuższa, to chyba lepiej, żeby była grubsza, a mniejsza. No tym bardziej na kolbę, to już w ogóle, żeby była mniejsza. Także tak się przedstawiają te odmiany. Trochę sugerowałem się też chłopakami, to nagrywali wyzwania X, no tylko, że to by trzeba było się do tego bardziej przyłożyć. No a ja to tak, wiecie, z doskoku, ciach, ciach, wykopać moment. Systemu korzeniowego nie mierzę, bo trzeba naprawdę tu dokładnie powykopywać, żeby się nic nie porywało, a tutaj się porywało tak naprawdę w każdej coś, więc to też dlatego systemu korzeniowego nie mierzę. Jedynie dla wglądu zobaczyć. Tutaj widać, że halk na dużo słabszej ziemi. No a tutaj pionier, jak i mas, ziemia jest delikatnie lepsza. No i co? To by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć!